Dzień dobry, aniołki. Witajcie w środę, 22 maja 2024. O, świeczunię mamy. Kochani, nowa świeczunia od Asi. Asiulko, dziękuję Ci bardzo, od Asi Makowskiej. Mamy. Dostałam całe wielkie pudło pięknych świeczuń. Dziękuję Ci bardzo, Asiu. Asia pracuje w radio, tak. Także pozdrawiam przy okazji całe radio Imprezka. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że znowu mi się uda być w piąteczek wieczorem z Wami. Kochani, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was na kartę dnia. Dzisiaj, kochani, tarocik i dla każdego znaku zodiaku krótki opis. Wiem, że chyba macie Julcia imieniny i chyba Helena, bo rano sprawdzałam z samego rana, żeby nie zapomnieć. Nie wiem, czy któryś z panów też ma, ale jeśli dzisiaj macie urodzinki imieninki, to kochani, wszystkiego naj. Kochane bliźnięta, ponieważ wy teraz królujecie na niebie, dostajecie ode mnie tą oto kartę z przesłaniem. Natomiast imieninowo-urodzinową będzie ta, a dla nas wszystkich Asse to matka podzieliła. Kochane bliźnięta, to dla was. Uzdrawiasz się, jak pięknie. Uzdrowienie następuje sezonowo. Nie możesz go przyspieszyć ani zmusić do dostosowania się do harmonogramu. Tak często przeklinamy nasiona, które nie zapuściły korzeni, nie zdając sobie sprawy, że to nie był ich czas. Potrzebują więcej wody, światła słonecznego i pielęgnacji. Dręczenie siebie blokuje regenerację. Czasami uzdrowienie, na którym się skupiamy, nie jest uzdrowieniem, które ma miejsce. Zachodzi o wiele głębsze uzdrowienie. Mój drogi, bądź cierpliwy, bo się uzdrawiasz. Ach, bliźnięta, bliźnięta, wy to macie piękną kartę. No to słuchajcie, na początek łapeczkę w ramach wymiany energii, aczkolwiek jest tutaj pani słucha nas, która regularnie daje łapeczkę w dół. A pani myśli, że to nie widać kto. Chyba muszę do pani przyjść na kawę, herbatę. Nie, na kawę. Nie lubię herbaty. Słuchajcie, urodzinowi i imieninowi. Słońce świeci zawsze. Nawet wtedy, gdy go akurat nie widzisz. Ale piękne są te karciochy dzisiaj. A dla nas wszystkich miej wielkie marzenia. Mierz wysoko i daleko. No jutro pełnia, kochani. A pełnia? Życzenia spełnia, tak? No. To co, zaczynamy, kochani. Jak już są łapeczki, już jest komentarz. Zaczynamy od baranków. Od baranków. Kochani, nie będę zaczynać od bliźniąt. Od bliźniąt będziemy zaczynać czytania miesięczne. Baranki. Mądrość, nauka, posłuszeństwo. Znajdziecie coś, co od dawna szukaliście. Będziecie szukać tego, aż znajdziecie. Będziecie dociekliwe, spokojne, o dziwo. Ale podejrzewam, że dzisiejszy dzień nakazuje wam nie kłamać, być uczciwym. Być w zgodzie z samym sobą, ze swoimi wyznaniami. Byk zodiakalny bardzo mocno się zaznacza. Ciekawe, co wy tam z byczulisiami będziecie chcieć. No ale tak serio, kochani, bardzo ważny dzień. Poważny dzień, bym powiedziała. Poważne plany. Także no, super. Co dla byczulisia? A oni będą świętować.
Dopiero co mieli urodziny, a to już się bawią, świętują. Radosny dzień, przyjdą radosne informacje. Może i nawet, słuchajcie, środek tygodnia, wy się macie ochotę z kimś spotkać i się spotkacie, ja wam to powiem. Spotkacie się, poimprezujecie, porozmawiacie, chyba że ktoś w pracy ma urodziny. Dwójka kielichów pod spodem, no nie wytrzymał. Patrzcie. O Jezus, Jezus. A wy sobie coś będziecie pobłażać dzisiaj. Kupicie sobie coś dobrego do jedzenia albo coś takiego. Bliźnięta. Przeleci wam ten dzień jak z procy. Tyle będzie do zrobienia, tyle będzie do załatwień, tyle ludzi będzie dzwonić, tyle osób będzie od was coś chciało, że ja mam wrażenie, że powiecie, rany boskie, taka była cisza, nikt nic nie chciał, a teraz wszyscy coś chcą. No dosłownie, taki dzień bardzo szybki. Krótkie podróże możecie planować, sprawdzajcie spamy, bo tam będą te fajne wiadomości. Ale fajnie, jak ja widzę tą kartę, to naprawdę taki mały zawrót głowy. A raczuli się mają po prostu wszystko gdzieś. Stoją na głowie, widzicie? Raczki stoją na głowie i mówią, nie, dzisiaj nie, jutro. Jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, nic nie rób. Jeżeli nie wiesz, jaką decyzję podjąć, nie podejmuj. Przełóż na inny dzień. Jeżeli czekasz na kogoś, na coś, może nie dojść do skutku. To jest dzień, kiedy trzeba by na kogoś, na coś spojrzeć, kochani, z innej strony, z innej perspektywy. Być może do tej pory czegoś nie zauważyliście, nie widzieliście, a warto się przyjrzeć. Lewek. No ten to będziemy myśleć. Co ma zrobić, z czym ma zrobić. Nie wydawać, przyoszczędzić. Wy to byście chcieli tyle, co macie od razu wydać. Skupcie się na tym, co jest tu i teraz. Na tych najważniejszych rzeczach. Ja bym powiedziała, że owszem, dzisiaj mogą pojawić się jakieś pieniądze, ale to będą tak małe pieniądze, które mogą was nie satysfakcjonować. Także osoby, które szukają pracy, to ja bym powiedziała, żebyście się poważnie zastanowili, bo wy chyba liczycie na coś innego, a tu możecie tego nie dostać. Zwolnijcie troszeczkę dzisiaj, tak? Panienka za to będzie wymyślać i będzie się przejmować i wejdzie jej coś do głowy i będzie myśleć i cały dzień będzie o tym mówić. I to jest źle, tam to źle. Być może jakaś wiadomość, być może jakaś sytuacja będzie przytłaczająca w domu, w pracy. No ja widzę, że wy się za wszystkich przejmujecie. Za mnie, za was, za nas tutaj. Będziecie roztrząsać sprawy, które były dawno, dawno temu. No i słuchajcie, żebyście się nie pokłócili z własnym partnerem, partnerką, bo może walnąć drzwiami. Obrazić się. No. Waga. No, a tu kasa idzie do wagi. I waga powie, teraz, dzisiaj kupuję. Możecie coś kupić, możecie załatwiać, sprzedawać. Idą pieniądze do was. Bardzo dobry dzień na rozpoczynanie czegoś nowego, na tworzenie. Dzisiaj możecie podpisać umowę o pracę. Dzisiaj możecie kogoś poznać fajnego, pracowitego i też dużo pracy na, niestety na dzisiaj. Ale to chyba dobrze, bo jak jest praca, to przynajmniej szybko dzień leci. Osoby, które są bez pracy, to idźcie, idźcie już szukać, bo znajdziecie. Fajną pracę znajdziecie, może przez koleżankę, kolega. Skorpionik. No. Ten to mami synek za przeproszeniem. No, kobieta będzie ważna. No, ale słuchajcie, to też karta bardzo dobrych finansów. To też bardzo dobre zarządzanie, dogadywanie się z innymi. Ktoś może przyjść po poradę, może wy pójdziecie do jakiejś starszej kobiety, a może warto się po prostu do mamy odezwać. Słuchajcie, w niedzielę jest dzień mamy, no, to dajcie znać. Właśnie, dajcie mamusi znać. Bardzo konkretny dzień, bardzo jasny dzień. Możliwe, że jakieś pieniądze przyjdą. A strzelczyk co ma? Współpracę ma. Ma się zająć współpracą, jakieś pieniądze mogą przyjść, wypłaty, emerytury, coś takiego, kochani, ale też postawcie na to, żeby rozdzielić tą robotę, bo sami się zajedziecie.
Uwaga, bo możecie wejść w jakiś trójkąt. Nie będzie to nic ważnego, bo potem mamy maga, także uważajcie, bo nawet jak wam ktoś powie, że zostawi żona męża, to nie zostawi. No. Koziorożce. No a koziorożce to będą dzisiaj w siódmym niebie. Wszystko im się uda. Wszystko im się uda, wszystko co będą chciały załatwić, załatwią, kupią, sprzedadzą. Tu zadzwonią, tam pójdą, sprawy domu będą ważne, przy domu, koło domu. Zaproszenia jakieś na chrzciny, wesela. Ale też możecie kupować domy, działki, jeżeli szukacie pracy, dzisiaj znajdziecie. Dzisiaj to jest ta karta. Na wodniczek to dzisiaj będzie taki trochę, chciałam powiedzieć, zwariowany. Ale tak, możecie mieć dzisiaj 100 pomysłów, skrótami mówię, 100 pomysłów na minutę, może tak być. Szybko ogniście i widzę, że pośpiech, tu, tam, ale będziecie mieli też słomiany zapał do czegoś, czyli sobie pomyślicie, a będę robić to i to, a za godzinę, a to tak mi się dłuży, to już mi się tego nie chce robić, nie? No i rybka. No przyjdzie jakaś wiadomość, na którą czekacie. O Jezus, jak się ucieszycie. O, jak będzie miło. Ktoś z przyszłości się odezwie. Jeżeli czekaliście na jakąś ważną wiadomość, ona przyjdzie. Ale w ogóle widzę u was taki uśmiech, radość. Macie opiekę z góry. I myślę, że ruszycie z pewną sprawą. No, jeżeli pytacie o miłość, to super. Super karta. Kochani, idziecie do pracy? Czy już mnie oglądacie w pracy? Ja jestem ciekawa. Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Słonecznego dnia, kochani. Asiulka, jeszcze raz dziękuję za świeczunie. Są przepiękne. Dla was wszystkich pięknego dnia całuję. Bliźnięta, trzymajcie się ciepło. To jest wasz czas. Buziaki dla was. Pa, pa.